Nasz bohater zostaje wezwany do szmaragdowych ogrodów przez Mary Freck, która akurat ma gościa zwanego Rymek, przedstawiciela niebieskiego szczepu smoków, znanego z szalonych freestyle'ów. Kim w ogóle jest Merifra? Merifra to córka samej Izery, czyli zielonego smoczego aspektu, strażnika snu, który poległ w dodatku Legion w Walszarach. I aktualnie jej duch znajduje się w Ardenwild w Shadowlands, po uratowaniu jej ducha przed wyschnięciem przez Winter Queen. Z kolei nasz nowo poznały Rymek to niebieski drakonit, który jest żywo zainteresowany magią natury i szmaragdowego snu. Zielone smoki w swej gościnności postanawiają więc oprowadzić go po obiekcie jego zainteresowań. Przypomnieć należy, że w czasie historii levelowania w Dragonflight Vonaran Plains szmaragdowe ogrody zostają zaatakowane przez primalistów, przez co ich obrony są nadal osłabione i generalnie wszystko jest takie dosyć w nieuporządkowanym stanie. Z tego względu w pierwszej kolejności pomagamy Merifrze w uporządkowaniu miejsca, przebudzając jego systemy obronne, w tym dając driadom nasienia do zasadzenia nowych strażników. W czasie przebudzania starożytnych drzewców pożyczonych oddechem Merifry okazuje się, że jeden z nich został zabity mocą mrozu w tajemniczych okolicznościach. Merifra, z uwagi na to, że Rymek jest przedstawicielem niebieskich smoków, które z natury są powiązane z arkaniczną mocą, oddelegowuje nas do swojego syna Geryfusa, który jest ciekawskim i badawczym smokiem i interesuje się również innymi szkołami magii. Geryfus rad z naszej wizyty wtajemnicza nas w swój badawczy projekt. W pierwszej kolejności prosi nas o pozbieranie z ogrodów łez. Są to skrystalizowane łzy zielonych smoków, które powstały w wyniku wciąż trwającej rozpaczy po śmierci Izery. Otóż okazuje się, że łzy zielonych smoków w jakiś sposób absorbują w sobie moc, która będzie nam potrzebna do naszego projektu. Ciekawe, nawiasem mówiąc, czy jest to w jakiś sposób powiązane z łzą Elun, która była jednym z filarów kreacji, który również był w Walszarach, gdzie zginęła Izera, więc w jakiś sposób to wszystko może być powiązane, ale równie dobrze może być to przypadek. Teoria Geryfusa jest taka, że jeśli napełnimy trzy stworzone przez niego kryształy mocą z łez zielonych smoków, które przed chwilą zebraliśmy, to będą mogły one służyć jako kotwica dla ducha Izery do szmaragdowego snu z Shadowlandsów, gdyż ta, przez to, że została odrodzona za pomocą mocy Winter Queen, została powiązana z wymiarem Ardenwild i nie może wrócić na Azeroth czy do szmaragdowego snu i musi grindować world questy w Ardenwild. Ściągnięcie jej ma być możliwe dzięki temu, że gdy umierają na Azeroth istoty powiązane z naturą, to znaczy będą szły do Ardenwild, to uprzednio przechodzą najpierw przez szmaragdowy sen i tak właśnie też się stało z Izerą, jak widzieliśmy w Legionie w Emerald Nightmare, i dopiero potem idą do Ardenwild. I plan jest taki, żeby ją jakby z powrotem ściągnąć w stronę szmaragdowego snu, jeżeli jeszcze nadążacie. Napełniamy więc mocą łez kryształy Geryfusa, które mają służyć za te kotwice, zostawiając na razie kwestię tego, jak w ogóle Izerę damy radę ściągnąć na Azeroth. Wtem nasze magiczno-naukowe rozważania zostają przerwane przez Merifrę, która właściwie po prostu przyszła spytać, czy się dobrze bawimy. Uwagę Rymeka przykuwa coś ciekawego po drugiej stronie jeziora. Merifra wyjaśnia, że znajduje się tam starożytny konar, w którym z kolei znajduje się portal do samego szmaragdowego snu. Jest on chroniony przez Somnikusa, wciąż przybitego śmiercią swojego syna. Wyruszamy tam więc, gdyż Somnikus przewiduje kolejny atak primalistów. I faktycznie, gdy przelatujemy do starożytnego konaru, Somnikus prosi nas, abyśmy się zajęli dziwnymi kamieniami leżącymi wokół, pod którymi, jak okazuje się, faktycznie znajdują się mroźne pająki, które zgniatamy ciężarem swojej heroiczności. Rymek, pełen uznania dla Somnikusa i zielonych smoków, prosi nas, abyśmy przekazali zielonym strażnikom zgromadzonym wokół podarunek od siebie. Tym podarunkiem są małe, zimne, niebieskie kamienie, które wykonał on własnoręcznie. Strażnicy, którym podarowujemy te kamienie, są trochę skołowani i nie do końca rozumieją, o co z tym prezentem chodzi i co oni właściwie mają z tym zrobić, ale wiecie, no co smok, to obyczaj. Rymek i jego zapał przypominają Somnikusowi jego zmarłego syna i ufając mu, udziela mu dostępu do starożytnego konaru, w którym znajduje się portal do szmaragdowego snu. Rymek prosi nas, abyśmy mu towarzyszyli w tej szczególnej dla niego chwili. Gdy docieramy do środka starożytnego konaru, dzieje się to.
champion! W prostych słowach, Rymek okazał się być primalistą. A te kamienie, które wcześniej rozdał w wdzięczności strażnikom Zielonych Smoków, okazały się być pułapką, która ich zamroziła. Po otrząśnięciu się nasz bohater pokonuje zostałego primalistę i odnajduje Merifrę z Somnikusem. Merifra tłumaczy nam, że przez blokadę primalistów nie jest w stanie teraz mieć dostępu do szmaragdowego snu. W szmaragdowym śnie bowiem jest schowane coś, o czym nie wie nawet Geryfus czy Somnikus. I Merifra z potrzeby sytuacji uznaje, że czas najwyższy, abyśmy dowiedzieli się prawdy. This seed is everything. So many beloved souls. Entrusting their fate, their hopes, to us. Are we certain it will be safe? Come. Here, by Elune's grace, this gift will be kept hidden from those who would wish it harm. Yet the time will come when it must leave the cradle of the dream and take its place in our world. And when it does, its protection will fall to us. My beloved Kaldorei, all you have suffered, all you have given, will not be in vain. This I swear to you. What is it, my love? Just a feeling. But this time will be different. Innymi słowy więc jest zasadzone nowel Teldrassil. Merifra jednak ma plan. W szmaragdowych ogrodach oprócz tego portalu w starożytnym Konarze do szmaragdowego snu znajduje się również inny portal. I portal ten prowadzi do wymiarów śmierci, a dokładnie do, zgadliście, Ardenwild, które by w tym momencie służyło nam jako pewien rodzaj tylnego wejścia, jeśli można to tak nazwać, do szmaragdowego snu. Częścią tego planu jest również realizacja teorii Geryfusa, to znaczy przywrócenie Izery do naszego świata, aby ta nas wybustowała, zabijając primalistów. Teoria Geryfusa zakładała jednak, że aby mogła Izera do naszego świata się zakotwiczyć, jakaś dusza musiałaby na jej miejsce wstąpić i zostać w wymiarach śmierci. Somnikus oferuje więc, że będzie to on. Nasz bohater wraca więc do sanktuarium w szmaragdowych ogrodach i daje znać siłom druidycznym, że zostaliśmy zaatakowani i aby ruszyli oni na pomoc. A w tym czasie my i Somnikus wchodzimy przez portal do Ardenwild. To znaczy Shadowlands. I odnajdujemy Izerę. A towarzyszą jej Malfurion oraz Tyrande, którzy przesiadują w Ardenwild od czasu wydarzeń w Shadowlands. Malfurion, jeśli ktoś nie wie, to bardzo ważna postać w lore uniwersum Warcrafta. Między innymi jest to on jednym z najpotężniejszych druidów, jak i bratem Illidana Stormrage'a. Izera stanowczo odmawia propozycji zajęcia jej miejsca przez Somnikusa, tłumacząc, że smoki takie jak on czy jego San Solethus nie są przeznaczone, by iść do Ardenwild, które jest miejscem dla potężnych duchów związanych z naturą i będąc po śmierci w Ardenwild pewnego dnia są przeznaczone, by odrodzić się we swoim własnym świecie i zostać na miejscu Izery może tylko ktoś, kto jest już częścią tego cyklu. Istnieje jednak ktoś inny, kto by mógł zająć miejsce Izery. Isera,
Your flight needs you. We need you. Whatever the price may be for your return to Azeroth, name it. Tyrande. Tell us. It's me. I must be the one to stay. What? Ysera knows this, though she would never ask it of me. No. We will find another way. When she gave her life for mine in Val'Shirah, it was not her time. And now, the balance may be restored. Then I will stay as well. Chandris and the others can... Tyrande, should everything we hope come to pass, the Kaldorei will need you. I am so tired, Malfiori. Do not ask this of me. After everything we have endured. My love, you have always been the strength of our people. They will follow you ever onward, and you will never be alone. Until I see you again, I will dream of the night we may truly rest together. Swoją drogą, tu naprawdę można docenić, jak bardzo jakość cutscenek w World of Warcraft skoczyła od patcha 9.2. W każdym więc razie Malfurion decyduje się na to poświęcenie zostania w Ardenwild, to znaczy w Shadowlandsach, za Ysera, jednocześnie rozstając się ze swoją miłością życia Tyrande, która musi wrócić na Azeroth, by przewodzić Kaldorei, to znaczy nocnym elfom. Moc jednak wykonania tego procesu ma Winter Queen, to znaczy zimowa królowa, władczyni wymiaru Ardenwild, jako że to do niej właśnie jest przywiązana dusza Ysery. Zimowa królowa po pewnej dozie przekonywania i wątpliwości godzi się na tę wymianę. A Malfurion udaje się na długi sen. Typowy Malfurion. Jako że Ysera zostaje uwolniona z wymiaru Shadowlands, przechodzimy przez niego do szmaragdowego snu od znowuż drugiej strony. I walczymy z zastałymi primalistami, którzy opanowali szmaragdowy sen. Jednocześnie w tym czasie rozstawiamy te kryształy, które mają zakotwiczyć ducha Ysery do szmaragdowego snu. Nawiasem mówiąc, jeden z nich stawiamy w pewnym ciekawym miejscu, w jaskini w szmaragdowym śnie, w której już kilka razy byliśmy, m.in. w Legionie i w Battlefield for Azeroth, i kiedyś była tutaj m.in. tak zwana wojdowa odchłaniowa pozostałość, i ciekawe rzeczy miała też do powiedzenia na ten temat Zalataw, i widzieliśmy tutaj chodzącego ducha Ysery. Tej samej Ysery, tego samego ducha Ysery, którego właśnie kładziemy tu kryształ, by ten duch był przykuty, więc ciekawe, co to ma dokładnie oznaczać. Może w Legionie była hintowana już w jakiś sposób przyszłość? No dobra, nieważne, to jest temat na kiedy indziej. Ysera, będąc zakotwiczona do szmaragdowego snu, może wreszcie wyjść przez portal na zewnątrz do świata żywych i pomóc nam w anihilacji primalistów. Co czynimy, jednocześnie uwalniając zamrożonych strażników. W tym m.in. naszego starego, nowego znajomego Garifusa. Po oczyszczeniu primalistów wokół portalu nadlatuje reszta zielonych smoków, a razem z nimi Merifra, która po raz kolejny po wielu latach widzi swoją zmarłą matkę. Na koniec jednak niepokojąco nadmieniając, że coś jest inaczej i że duch Ysery został dotknięty przez śmierć i że to czuć. Lecimy więc na ostateczne starcie z primalistami, którzy teraz poszli w tę część szmaragdowych ogrodów, gdzie znajduje się tak zwany Lunadain. A w nim znajduje się starożytny artefakt, który do tej pory chronił drzewo przed byciem znalezionym. Jednocześnie ten artefakt jest wystarczająco potężny, aby zeradykować primalistów. Docierając na miejsce, zauważamy, że primaliści rozpętali burzę śniegową, która ma nam przeszkodzić. Udaje nam się jednak przez nich przedrzeć, aż na moście znajdujemy Somnikusa,
Marcusa, który pokonany jest bliski śmierci i z zobaczenia swojego syna. Ratuje go jednak Izera w ostatnim momencie, a my w tym czasie z pełną mocą zielonych smoków atakujemy Rymeka stojącego na czele ataku primalistów. Niestety nam się nie udaje, polegamy w walce, a primaliści wygrywają. Nie, tak naprawdę to nam się udaje i Rymek zostaje pokonany. Krzycząc w obliczu śmierci, że smoki kłamią i że nie możemy im ufać. Problemem jednak pozostaje to, że trzeba jakoś uleczyć szmaragdowy sen, który został zdewastowany przez primalistów. A uczynić to może tylko ktoś, kto jest w stanie nosić miano tak zwanego śniciela, którym wcześniej była Izera, jako strażnik szmaragdowego snu. Dragonflight to jednak opowieść o dziedzictwie, a więc czas, aby ktoś inny przejął schedę. I tym oto sposobem Merifra zostaje nowym śnicielem i obrońcą szmaragdowego snu. A jako po raz kolejny pojednane matka z córką, Izera i Merifra odlatują w dal.